Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie antyradio.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Najlepszy rok na świecie. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikatki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru. Aby Państwo nadal mieli wybór. To jest Radio Z. Szanowni Państwo, sporo się wokół nas zmienia, ale jedna rzecz wciąż pozostaje ważna. Bezpieczeństwo i komfort codziennej jazdy samochodem. Nawet jeśli jeździ się tak niezawodnym autem jak Toyota, to i tak warto zimą upewnić się, że wszystko jest ok. Drodzy kierowcy, nie zwlekajcie. Pora zajrzeć. Kto ją otrzymał? Otrzymali ją ojcowie? Nie. No, to już... Roda Kroniki Sportowej. Zwycięzców poznamy... ...internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie tok.fm.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Szanowni Państwo, znajdą Państwo na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Szanowni, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór.
Szanowni Państwo, nie ustawiamy.